gości, proszę o zajmowanie miejsc. Państwa kolegów i koleżanki. Proszę o przygotowanie sprawdzenia obecności. Państwa radni, proszę zajmować.
rozpoczęciu sesji Rady Miasta Krakowa. Serdecznie witam Panie i Panów Rady. Stwierdzam kworum uprawniające Rady do podejmowania uchwał. Serdecznie witam prezydenta, są sami Państwo zastępcy prezydenta, Pana skarbnika i Pana sekretarza. W imieniu Rady Gminy Własnej witam wszystkich przybyłych na obrady dzisiejszej sesji. Zanim będą, proszę Państwa, sprawy międzysesyjne, kilka takich komunikatów i gości, których dzisiaj mamy. Szanowni Państwo, chciałbym przywitać na dzisiejszej sesji uczniów Zespołu Szkoły Przedszkolnego nr 7 w Krakowie wraz z organizatorem projektu Młodzież Pamięta, Panem Mariuszem Cypiałem. Serdecznie witamy młodzież. Wiedźcie dziś. Serdecznie witamy. Grupa uczniów Zespołu Szkoły Przedszkolnego nr 7 w Krakowie w ramach realizacji programu Edukacja Patriotyczna dla Szkół Krakowa rozdała Państwu radę w kolejną edycji śpiewnika polskiej pieśni patriotycznej. Jednocześnie informuję, że rozpowszechnianie śpiewników podczas dzisiejszej sesji rozpocznie w Krakowie realizację. Mogę przeprosić Państwa radnych i nieradnych. Panią Radą Fijakowską mogę prosić o nieprzeszkadzanie, bo już zaległa święta przerwa. Jednocześnie informuję, że rozpowszechnianie śpiewników podczas sesji Rady Miasta rozpocznie w Krakowie realizację 21. edycji projektu Młodzież Pamięta, 94. rocznicę odzyskania przez Polską niepodległości. Projekt kulminacyjny punktem będzie prawie patriotyczny w dniu 11 listopada. Bardzo proszę Pana Mariusza Cypiała o informację z trybuny, a potem Panie i Panu rozdający śmiewniki o rozdanie. Bardzo proszę. Szanowni Państwo, głos ma nasz gość, Pan Mariusz Cypiał. Bardzo proszę. Panie Przewodniczący, Panie Prezydencie, Panie Prezydencie, Szanowni Państwo. Proszę Państwa, właśnie w tej chwili, jak czasie, na którym się podałem, chciałem, żeby to było równolegle. Młodzież Szkoły Podstawowej nr 66, Zespół Szkoły Podstawowej nr 7, rozda Państwu śpiewniki polskiej pieśni patriotycznej związane z realizacją już 21. edycji projektu Młodzież Pamięta, tym razem w 94. rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę. Faktycznie dzisiejszym rozdawaniem śpiewników na sesji rozpoczynamy realizację tego projektu, który, jak przewodniczący powiedział, kulminacyjnym punktem będzie prawie patriotyczny dzień 3 maja. Na ekranie, taka uwaga dla Państwa, oficjalny portal naszego programu. Zależy od tego, co robimy, jak i dla tego listopada też. Nie 3 maja, 3 maja też zaproszamy. 3 maja oczywiście także, natomiast 11 jest ma prawie dzięki razem. Jak wspomniałem, przed Państwem oficjalny portal naszego programu, Krakowski Portal Edukacji Patriotycznej. Portal uruchomiony w ślad za decyzją Państwa w marcu 2010 roku. Tam wszelkie informacje o różnych inicjatywach patriotycznych w Krakowie, oczywiście w szkołach dzieje również. Natomiast w kwadracie, który Państwo widzą, i na stronie głównej informacja bardzo szczegółowa o programie, o projekcie edukacji patriotycznej i programie kolejnej edycji, 21. edycji projektu Młodzież Pamięta. Szanowni Państwo, młodzież się materiały rozdała, te same śpiewniki będą rozdawane w 11 listopada w tramwaju patriotycznym, jeżdżący wokół plan od godziny 11.30 do 14.30. Serdecznie zapraszam. W tramwaju oczywiście młodzież Szkół Krakowskiej, ale nie tylko, mamy również zespoły z Miesięc i Radki. Będą śpiewały, Pan Mariusz będzie śpiewał chory patriotyczne, a wokół tramwaju uczniowie z 15 szkół krakowskich, kilkaset osób będzie rozpowszechniał na ulicach miasta szereg materiałów patriotycznych, nie tylko śpiewniki, ulotki, naklejki, plakaty, polowniki biało-czerwone, naklejki, także będzie dość kolorowo, myślę. I ciekawie, zaraz radę się do tramwaju i wśród taka ciekawostka jeszcze wśród tych propozycji, których mamy sporo, bo w samym Krakowie będzie 12 różnych elementów tego projektu. Również gra miejska, również turniej niepodległości, a w województwie taka ciekawostka, wspólne śpiewanie organizujemy przez Centrum Młodzieży i Małopolskie Centrum Edukacji, wspólne śpiewanie w 15 miastach w Małopolsce, także w szeregu miast w Małopolsce również imprezy związane z projektem będą się odbywały. Ja dziękuję bardzo Państwu. Dziękujemy bardzo Panu, dziękujemy młodzieży, serdeczne podziękowania. Proszę Państwa, do zobaczenia w tramwaju patriotycznym 11 listopada.
plan. Myślę, że każdy z nas będzie tam mógł i zaśpiewać, i być, i przejechać kawałek pięknego miasta. Proszę Państwa, przechodzimy do... Jeszcze raz dziękuję z młodzieży i dziękując panu Mariuszowi. Przechodzimy już do naszych bieżących spraw. Informuję Państwa Radę, że stenogram i protokół z 58 sesji, to jest posiedzenie z 10 października, jest do drogu Kancelarii Rady Pokój Pieśniejowy. Czy do protokołu z 57 sesji, to jest posiedzenie 26 września, są uwagi? Jeżeli nie ma, protokół zostanie podpisany. Przypominam o wniosku elektronicznego zgłaszania interpelacji przez tych Państwa radnych, którzy zamierzają zgłosić na dzisiejszej sesji oraz obowiązku doręczenia przewodniczącemu te swoje interpelacje na piśmie. Proszę Państwa, kilka komunikatów i informacji międzysesyjnych. Po pierwsze, zgodnie z uchwałą Rady z 26 września bieżącego roku, Rada Krakowa objęła honorowym patronatem 21. aukcji Wielkiego Serca. Aukcja na rzecz dzieci specjalnych polskich odbędzie się 24 listopada o godzinie 17 w Muzeum Sztuki i Techniki Jagiellońskiej Mamy. Serdecznie Państwa zapraszam do wzięcia w nim udziału. Będę jeszcze o tym przypominał na następnej sesji. Informacje międzysesyjne. Informuję Państwa, że do przewodniczącego Rady wpłynęło pismo Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie Wydział Prawny i Nadzorów w związku z wcześniejszym postępowaniem nadzorczego dotyczącego uchwały Rady Miasta w sprawie przekształcenia 9 września, 1 września 2012 Domu Dziecka nr 1 w Szulcy Krupniczej w Centrum Administracyjnym nr 1 w Szulcy Krupniczej 38. I Wydział Zawiadamia, Urząd Małopolski Urzędu Wojewódzkiego zawiadamia, że odstępuje od dalszych czynności nadzorczych. Wpłynęło pismo rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody małopolskiego do uchwały Rady Miasta z 26 września 2012 w sprawie regulaminu korzystania z parkingu funkcjonujących w systemie parku i jeszcze w Krakowie stwierdza więc nieważność uchwały w części stosownych paragrafów oraz w zakresie opisu rozdziału 5 odpowiedzialny za musznika do uchwały. Szanowni Państwo, informuję, że projekt uchwały punktu 955 w sprawie przyjęcia Wielkiego Programu Współpracy Gminy Miejskiej Kraju z organizacjami pozarządowymi został zgłoszony do porządku obrad sesji, dzisiejszej sesji w trybie artykułu 20.5 ustawy o samorządzie gminnym. Szanowni Państwo radni, dyrektor Urzędu Żeglugi Śródlądowej w Krakowie przekazał do wiadomości przewodniczącego Rady pismo skierowane do prezydenta Krakowa o podjęcie odpowiednich działań zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa na rzecz systemicze podczas wezwania przejścia paliwowo-zielonego. Uprzejmie informuję Państwa radnych, iż w dniu 30 października Prezydent Miasta Krakowa przekazał do wiadomości Rady Miasta Krakowa analizę doświadczeń majątkowych, jakie nie zostały złożone za rok 2011. Treść dokumentu znajduje się w dokumencie 153. Informacje dotyczące skarg. Od ostatniej informacji na 59. sesji z dnia 24 października wpłynęła jedna skarga. Skarga będzie przedmiotem prac Komisji Rewizyjnej, która zdecyduje o sposobie jej dalszego prowadzenia. Proszę Państwa, porządek obrad 60. sesji, czyli dzisiejszej sesji Rady został uzgodniony z Komisją Główną w dniu 29 października. Informuję Państwa, że w trybie artykułu 20 ust. 5 ustawy o samorządzie gminy do porządku obrad zostały włączone projekty uchwał prezydenta nr 1001, zmiana uchwały Rady Miasta z 29 kwietnia 2012 w sprawie określenia rodzaju zadań w wysokości środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych przypadający według regulaminu 2011 roku na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej, społecznej osób niepełnosprawnych w Unii Miejskiej w Kraju z późniejszymi zmianami. Druk nr 1003. Wystąpienie Gminy Miejskiej Kraków ze spółki Małopolska Agencja Energii i Środowiska. 1004. Zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia ceny opłat za usługi przewozowe, uprawnień do przejazdu punktowego oraz przepisów krajowych komunikacji miejskiej realizowanej na obszarze Gminy Miejskiej Kraków oraz sąsiadujących, które przystąpiły do porozumienia w celu wspólnej realizacji publicznego transportu zbiorowego z późniejszymi zmianami. Druk nr 1005. Zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania, ustalenie opłat za parkowanie pojazdów samochodowych na drogach publicznych w strefie płatnego parkowania, prowadzenia opłaty abonamentowej dla niektórych użytkowników dróg oraz sposobu pobierania tych opłat późniejszymi zmianami. Druk nr 1006. Zmiana uchwały Rady Miasta w sprawie wieloletniej prognozy finansowej. Druk nr 1007. Zmiany w budżecie na 2012 do zwiększenia dochodów stosownych działań. Zmiany zwiększenia planu wydatków stosownych działań. Zmiany w budżecie miasta Krakowa na 2012. Druk nr 1008 dotyczy zmian planu wydatków stosownych działań. Zmiany w budżecie miasta Krakowa na 2012 dotyczy zwiększenia planu dochodów wydatków w dziale 600, druk nr 1009.
druk nr 1010, zmiany w budżecie miasta na rok 2012 dotyczy zmniejszenia planu dochodów i wydatków w stosownych działach oraz zadań realizowanych w trybie lokalnych koncernów inwestycyjnych oraz druk nr 1011, utworzenie miejskiej instytucji kultury pod nazwą Muzeum PRL w organizacji. Czy prezydent komisja lub grupa radnych chciałaby zgłosić propozycję zmiany porządku obrad w trybie przewidzianym przez statut, który wymienił pana prezydenta, pan sekretarz. Zwracam się z wnioskiem o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały w sprawie zmiany uchwały z 2 lipca 2011 roku w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania. Całość tego tytułu nie przekraczam, to jest druk 1505. 1005. Dziękuję. Pan radny tego roku. Rozumiem, że to jest jeden prezydencki teatr. Panie Przewodniczący, Państwo Prezydenci, w imieniu Komisji Kultury, Promocji i Ochrony Zabytków wnoszę o wprowadzenie do porządku obrad projektu uchwały w sprawie wyboru wiceprzewodniczącego komisji. Będę w druku 982. Dziękuję. Czy ktoś jeszcze Państwa radny? Nie widzę. W związku z tym mamy dwa wnioski. Pierwszy wniosek prezydenta o zdjęcie z porządku obrad projektu uchwały druku 1005 w sprawie ustalenia strefy płatnego parkowania. Głos za, głos przeciw temu wnioskowi. Nie widzę, głos nie. No, myślę, jest szybsza niż zdejmujemy 10 tysięcy euro, tak? Dotyczące sprostowania niezgody z prawem informacji podawanych do mediów.
jako uczestnik obrad, a ponadto jako osoba upoważniona do wygłoszenia dzisiejszego oświadczenia, między innymi przez przedstawicieli Stowarzyszenia Pomocy Oświaty Samorządowej, Związku Solidarność i Związku Nauczycielstwa Polskiego, oświadczam, że takie kryteria nie zostały opracowane przez członków Ogólnego Zespołu Edukacyjnego, a tym bardziej przez nich zaakceptowane. Rozmawialiśmy w ramach Ogólnego Zespołu Edukacyjnego na temat warunków, w jakich może być rozważana możliwość likwidacji szkoły, bądź jej przeniesienia do innego budynku, połączenia z inną placówką, ale nigdy nie dopracowaliśmy się z tych kryteriów wskazujących, które szkoły mają być zlikwidowane. Rozumiem, że pan prezydent do początku września 2012 roku nie uczestniczy w obradach Ogólnego Zespołu Edukacyjnego, został wprowadzony błąd. Zatem nie dopatrując się złej woli w działaniu pana prezydenta, zwracam się z prośbą o wycofanie przypisujących rolę sprawczą OSE w planach likwidacji szkół krakowskich. W sytuacji, gdyby pan prezydent nie zechciał dokonać stosownego sprostowania, na kolejnym posiedzeniu Ogólnego Zespołu Edukacyjnego zostanie postawiony wniosek o natychmiastowe zamknięcie obrad Ogólnego Zespołu Edukacyjnego, tak aby nie stwarzać kolejnych sytuacji dla manipulowania opinią publiczną. Tą wypowiedzią pan prezydent poddał wątpliwość sens wielomiesięcznej merytorycznej pracy ludzi obradujących w ramach Ogólnego Zespołu. Dziękuję. Dziękuję. Jeśli pan mi pozwoli, teraz panie miasto, no to puszczuję na to sobie słowa. Dobrze? Przepraszam, ale taka mała, lekka zmiana. Dziękuję bardzo. Bardzo dziękuję. Dziękuję panu Bilackiemu także za zgodę. Pokaż będzie pan Michał, pan Bilacki. Ja będę 10 lat w moim czasie. Szanowny panie prezydencie, mam trzy interpelacje. Sprawa pierwsza, dla mnie osobiście ważna. W marcu tego roku złożyłam interpelację dotyczącą udziału orkiestr, czyli kapeli konwencji z symfonii, w wykonywaniu bezpłatnych koncertów w szkołach. Z powodu oczywistych powołałam tutaj się na Radę Symfonii Orkiestra i przytoczyłam słowa Karina Bejlisa, który mówił o tym, że orkiestry płacone z podatników pieniędzy muszą dbać o to, aby współpracować z młodzieżą, która będzie nabytkiem, która będzie korzystała później właśnie z tego typu formy rozrywki. Chcę powiedzieć, szanowni państwo, rzecz, która mnie zaskoczyła, mianowicie Kapela Krakowieńca się do tego dostosowała, wyznaczyła terminy i chcę państwu powiedzieć, że przeciwną rzeczą jest to, i tutaj pytam się pana prezydenta, czy mogłem coś w tym względzie zrobić, mianowicie szkoły nie przemyszczają na te koncerty, sale są puste. Owoc są dopołudniowe koncerty na seniorów, które są przepełnione, a szkoły z tego nie korzystają. Zresztą w szkole, jak zauważymy wszyscy, w ogóle przestają gdziekolwiek wychodzić, nie partycypują w wystawach, nie uczą młodzieży właśnie tego korzystania z tego dobrodziejstwa. Dzisiaj będziemy mówili o kolejnym muzeum, więc ta prawda będzie pełna i coraz pełniejsza, a szkoły nie partycypują. Chciałem się zapytać jeszcze o jedną rzecz, właściwie kolejna moja interpelacja z apelem, bardzo poważnie to traktuję. Szanowni państwo, prawdą jest majstrem literatury, które odbywają się znaczące festiwale, jak wiemy. Obok tych festiwali, tego faktu, że my jesteśmy miejscem literatury, miastem, pojawiają się u mnie na wyszukach bibliotekarki, które mówią o tym, że biblioteki są bardzo zaniedbane. W związku z tym apeluję, ponieważ byłam świadkiem deklaracji pana prezydenta w telewizji krakowskiej dotyczącej koncertu sylwestrowego dla rynku, apeluję, aby w dobie kryzysu przeznaczyć pieniądze z igrzysk sylwestrowych na książki do bibliotek. Bardzo poważnie potraktuję, ponieważ biblioteki zaczęły być nie tylko antykwariatami, a nie bibliotekami, które będą mogły oferować dla ludzi, tych, których nie stać na kupienie książek, właśnie tego typu wsparcie. Pozostałe interpelacje składam do protokołu. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Proszę pana Michała. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Mam dwie interpelacje, dlatego w skrócie podam, czego dotyczą. Przede wszystkim jedna z nich dotyczy zaczynania z energii elektryczną podczas Grzyfa Piłsudskiego, tam jest po prostu dość duże uszkodzenie i jest taka potrzeba, aby to wymienić. Natomiast druga interpelacja, po rozmowach z wieloma mieszkańcami, również z Radą Dzielnicy 9, wnoszę o utrzymanie pracowania linii tramwajowej nr 8 i 19 oraz linii autobusy nr 201. To są zasygnalizowane tematy. Dziękuję bardzo. Dziękuję pan radny Bilacki, a pani Wojciechowska złożyła interpelację do protokołu. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, Rady,
Ja mam cztery interpretacje dotyczące drugiej interwencji. Pierwsza sprawa dotyczy umożliwienia zamknięcia komunikacji autobusowej dla osiedla Chiny Zacisze po realizacji komunikacji miejskiej. W drugiej połowie listopada przewidywana jest likwidacja na terenie osiedla Chiny Zacisze autobusu nr 116. Zbiorowy powód jest podawany taki, że nie może być, czy nie jest przyjezdna dla komunikacji zbiorowej ulica profesora Warta. W związku z tym proszę o podjęcie działań przez prezydenta w celu umożliwienia przejazdu przez tą pętlę pod portem w linii 181. Takie jest miejsce mieszkańców. Druga sprawa dotyczy osiedla domów jednorodzinnych 18 przy ulicy Nowej. W postawie składania interpelacji tam okazało się, że pan prezydent, znaczy urzędnik założenia prezydenta do pozwolenia na budowę, chociaż nie zapewniono za 18 domów jednorodzinnych, nie zapewniono miejsc parkingowych, praktycznie są tylko, jest tylko półtora miejsca dla osób niepełnosprawnych, a domki są tak zlokalizowane, że nie ma możliwości przyjmowania parkowania. Również odpowiedni współczynnik zapewnienia terenów zielonych na tej działce nie został zapewniony. Pan prezydent, tak to można odebrać, stwierdził, że tutaj te pozwolenie na budowę tak naprawdę za lokalizację, za inwestycje do tego projektu. Czyli teoretycznie w Krakowie można zaprojektować wszystko. Prezydent wydaje pozwolenie na budowę. Kolejną rzeczą w tej sprawie jest, że nie jest zastosowany niezgodnie z miejscowym planem zabezpieczenia przestrzennego do tego obszaru. Również, może trochę mniej istotna rzecz, ale nie jest zastosowano odpowiednich do nakierowania daków i odpowiednich materiałów, z których ten dach jest wykonany. Zatem nie powinno być naruszona dla produktów na odpowiedni stosy. Właśnie te powody powinny być zachowane. Również ta inwestycja te przepisy łamie. W związku z tym proszę o kolejne wyjaśnienia w tej sprawie. Trzecia interpelacja dotyczy sieci ciepłowniczej MPS-u. Tutaj wysłuchana była objęć również w ulicę Stopnicką projektowaną siecią. Nieuźwiewienie pan prezydent opisuje, że z tego terenu nie było dotyczyło zgłoszeń. Natomiast nie mogą być zgłoszeń, bo wszyscy w okolicy wiedzą, że nie ma sieci MPS-u, to nie może być takich zgłoszeń, bo mieszkańcy czy szkoła podstawowa czy przedszkole takiego zgłoszenia nie złoży, skoro wiadomo, że nie ma w tej okolicy sieci. Teraz, kiedy są uchwalone plany MPS-u rozwoju sieci, bodajże ponad 20 km, jest to teren intensywnej zabudowy, nie tylko budowy mieszkaniowej. Sugeruję, że jednak w tych planach przyszłościowych MPS-u ten teren również objąć. Tym bardziej, jak pan dyrektor Grzecha twierdził, że będzie namawiał mieszkańców do podłączenia się na sieci, bo jest to teren zanieczyszczony. Inaczej jest to teren, gdzie występują jedne z większych zanieczyszczeń głowych powietrza. W związku z tym, no, jak najbardziej ten teren się kwalifikuje, tym bardziej, że w przyszłości będzie w tym terenie przygotowywana ulica Mokranicka, którą można poprowadzić sieć, to jest i cały kierunek. Szkoła podstawowa i przedszkola w tym rejonie. Z jednej i z drugiej strony ulicy Mokraniec są już zabudowane nowe inwestycje, w tym też mieszkaniowe. I myślę, że należałoby jednak ten plan zweryfikować, zweryfikować plan Instytutu Przemysłu Energii Cieplnej, włączając ten teren rozwojowy budowy mieszkaniowej do tego planu na lata przyszłe od strony ulicy Górze. I już ostatnia interpelacja wstępnych przymiarek dotyczących uruchomienia linii tramwajowej do przyczepy autobusu. Jedna z propozycji, jednej z linii było podejrzenia 8 albo linia 12 do autobusu dojeżdżała do Bronowa. Później też te plany się zmieniły. Ja mam konsekwencje mieszkańców, że jednak, żeby jeszcze raz przeanalizować to rozwiązanie i spróbować przywrócić to pierwotnie planowane połączenie dodatkowa godzina, język angielski jest typu zajęcia sportowe, zajęcia uzupełniające,
jednocześnie w czasie dodatkowym płatnym. W jaki sposób jest to rozwiązane? Ponadto, cytat na odpowiedź moją pana prezydenta. Dyrektorzy mają dużą samodzielność w sprawach organizacji przedszkola. Ustalają teraz z radą rodziców m.in. czas pobytu dzieci. Chciałam zauważyć, że odpłatność za przedszkole ustala Rada Miasta Krakowa. I widzę tutaj nierówność w traktowaniu podmiotów, czyli rodziców. Czyli jedni rodzice nadal mają tą elastyczną, dopuszczoną 15 minut czy pół godziny, za którą nie ponoszą dodatkowych kosztów, a w innych przedszkolach zaś tej elastyczności nie ma. W związku z tym jednak apelam tutaj o uregulowanie tej kwestii. Następna moja interpelacja, podobnie jak moja poprzedniczka pani Barbara Nowa, również martwi mnie kwestia kryteriów. W związku z tym zwracam się z zapytaniem, czy zostały ostatecznie wypracowane kryteria, według których placówki oświatowe mogą być likwidowane, przekształcane, wygaszane. Kto je opracował? Kiedy będą przedstawiane Radzie Miasta Krakowa? Czy jest przygotowana lista placówek wskazanych do wygaszania lub likwidacji? Nie mówię o sprawozdaniu z realizacji zadań 2001-2012, w których opis za poszczególne osiągnięcia bądź inne wytyczne są przedstawione. I teraz jeszcze mam takie pytanie dotyczące okrągłego stołu. Okrągły stół, nie wiem czy to jest teatr medialny, powstał tylko na zapotrzebowanie prasy, ponieważ minęło pół roku od jego powołania, został zakończony pierwszy etap prac i również nie widzę tutaj z tego, co powiedziała moja poprzedniczka, żeby stół okrągły wypracował jakiekolwiek kryteria. Przypominam, został zakończony pierwszy etap prac. W związku z tym też mam pytanie, jaka jest rola tego stołu. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Następna zaproszę o odpowiedź. Pozwoliłam tutaj pana przewodniczącego. Pan bardzo proszę, bardzo proszę. Pani przewodnicząca, panie radni, szanowni goście. Mam kilka interpelacji, ale postaram się szybko sprawę załatwić. Pierwsza dotyczy ustawy sierpniowej, która wchodzi w przyszłym roku. Zauważyłem pewną rzecz, że na terenie naszego miasta, naszej gminy likwidowane są systematycznie dzwony, więc segregacja idzie od do rynku. Proszę pana prezydenta o podanie, ile zostało zlikwidowanych dzwonów, bo tutaj czas jest odpowiednio określony, jakie oszczędności na tym uzyskał ZIKI, co się działo w związku z sytuacją finansową Krakowa, jakie skutki będzie miało to na działanie w kontekście wejścia w życie tej ustawy. Drugą interpelację oparłem na informacji Polskiej Gazecie Krakowskiej, która podaje już konkretnie, ile sołec i gdzie jest przygotowany projekt. Chciałbym wiedzieć, jakie obciążenia finansowe są z tym związane. Stosowne tutaj pytanie również zadałem. Pozostałe interpelacje dotyczą moich dyżurów. Są to interpelacje czasami dość osobiste, ale również pewnie grubocie. Dziękuję bardzo. Te interpelacje oczywiście tam do tego. Bardzo dziękuję. Panie przewodniczący, panie prezydencie, szanowni państwo. Dosłownie kilka chwil temu doszło mnie takie słuchy, które mnie nieco zaniepokoiły odnośnie przebudowy ciągów ulicy Mogilskiej Jana Pawła II, a mianowicie odnośnie planowanych tam rozwiązań komunikacyjnych, w tym rozwiązań komunikacyjnych dotyczących komunikacji rowerowej. Uprzejmie proszę zatem pana prezydenta o przedstawienie informacji, jakie są założenia komunikacyjne przebudowy tego ciągu i jak ma być tam rozwiązana komunikacja rowerowa. Powiem, że z informacji, które do mnie dotarły, wynika, że przyjęto założenie, że będzie tam pasem ruchu samochodowego, chyba że ciąg pieszo-rowerowy. Co mnie nieco zdziwiło, ponieważ tego typu rozwiązania są przewidywane w miejscach, gdzie natężenie ruchu jest znikome i takie rozwiązanie może być bezpieczne dla wszystkich uczestników ruchu. Natomiast ciąg Mogilska Jana Pawła II to główny ciąg komunikacji rowerowej łączący nową hutę ze Śródmieście. No i takie rozwiązanie po prostu jest niebezpieczne dla wszystkich uczestników ruchu. Uważam, że
przebudowie, aby znalazło się tam miejsce zarówno dla samochodów, dla pieszych, jak również bezpieczna droga rowerowa. No i oczywiście torowisko. Z informacją używam specjalistów ministra, że da się to połączyć i zastosowanie między innymi innych niż planowane podobno technologii budowy torowiska, to znaczy nie drzwiowego, tylko takiego, które umożliwia zamrożenie pasu na torowisko, pozwoliłoby na powstanie ciągowymiarowych ciągów dla wszystkich uczestników ruchu. Bardzo proszę o wnikliwe rozważenie tego problemu i odpowiedź na to na bardzo najbliższej chwili pracy projektu. Dziękuję bardzo. Gospodarki w minionym roku można było zaumiarkowany dobór.
Na tle pozostałych państw Unii Europejskiej stan finansowo-publiczny Polski nie przedstawia się najgorszy. W największej mierze zawdzięczamy to konkurencyjności rodzin przedsiębiorstw oraz kapitału krajowego. Proszę Państwa, ja posługuję się raportem OECD i raportem Banku Światowego, który ocenia w sposób bardzo obiektywny naszą sytuację gospodarczą i na tle tego raportu chciałbym porozmawiać z Państwem, przedstawiać sytuację gospodarczą miasta Krakowa i jak wygląda przedsiębiorczość miasta Krakowa. Poprawa ogólnej koniunktury gospodarczej nie jest widoczna na rynku pracy. Stopa bezrobocia w trzecim kwartale 2011 wynosiła 11,8%. Przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw wynosiło 5,5 miliona osób, o 100 tysięcy więcej niż w roku poprzednim. Natomiast średnie wynagrodzenie brutto w trzecim kwartale 2011 wynosiło 3581 zł. Jeżeli chodzi o ranking polskich międzynarodowych zestawień konkurencyjnych gospodarek, byłem według drugim biznes 2011, Polska zajmuje 70 miejsce, poprawiła się o 3 miejsca. Raport o warunkach działania polskich firm w Polsce jest oparty na wiarygodnych źródłach międzynarodowych, raportach Banku Światowego, Elita Świętejsza i Ekonomii Fundamentu. Małe i średnie firmy w Polsce są fundamentem, na którym stoi nasz kraj. Przynoszą ponad 67% PKB. Tworzą 3/4 miejsc pracy, mimo to przedsiębiorczość w Polsce zrepresjonowana, mówi Bank Światowy. Wiele regulacji skarbowych jest sprzeczne z podstawowymi prawem człowieka, gwarantowanym przez Konstytucję RP i martwymi w praktyce. Przedsiębiorczość jest postrzegana jako jeden z głównych czynników rozwoju gospodarczego oraz wzrostu konkurencyjności w skali całej gospodarki. Przedsiębiorcy należą do grupy ludzi, którzy nie domagają się specjalnych przywilejów ani specjalnego traktowania. Domagają się równego traktowania i nieprzeszkadzania w prowadzeniu działalności. Ja podkreśliłbym, to jest najważniejsze, nie przeszkadzania w prowadzeniu działalności. Usunięcie barier administracyjnych, prawnych, które absolutnie niczym nie służą, poza interesami wąskiej klasy urzędniczej, która nie ponosi żadnych ciężarów utrzymania państwa, a rości sobie prawo do arbitralnego narzucenia tych ciężarów innym obywatelom, przedsiębiorcom w szczególności. Tak mówi Bank Światowy na temat przedsiębiorczości w Polsce i jak przedsiębiorcy są traktowani. I teraz ramy instytucjonalne do prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce. Zgodnie z metodologią zaproponowaną przez Bank Światowy w niniejszym raporcie skupiono się głównie na następujących kategoriach związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej. Zakładaniu firmy, uzyskiwaniu pozwoleń budowlanych, zatrudnieniu i zwolnieniu pracowników, regulacje podatkowe, handlu zewnętrznym, rozstrzyganiu sporów oraz likwidacji przedsiębiorstw. Wnioski z raportu. Najnowszy raport Banku Światowego o drugim biznes 2012 wskazuje, że pomimo starań przedsiębiorców oraz obietnic polityków sytuacja w zakresie prowadzenia działalności gospodarczej w Polsce nie ulega istotnej poprawie przez ostatnie kilka lat. W przypadku zakładania biznesu wprawdzie zmniejszyły się jego koszty oraz liczbę procedur, ale wydłużył się czas potrzebny na otwarcie firmy. Kwestie podatkowe, które są jednym z najistotniejszych czynników dla przedsiębiorców, również nie wpływają korzystnie na rozwój przedsiębiorczości. Po znacznym obniżeniu obciążeń w roku 2007, w roku 2010 były już one wyższe o ponad 4 punkty. Pozytywnym aspektem jest zmniejszenie czasu, jaki przedsiębiorca musi poświęcić na obsługę płatności podatkowych. W roku 2010 to było 325 godzin, a w roku 2011 296. Tu jest pewna poprawa. Test zatrudnienia pracowników, rejestrowania wolności, rozstrzygania sporów oraz ochrony inwestorów, sytuacja właściwie się nie zmieniła przez ostatnie 2 lata. Nie znaczy to jednak, że nie powinny być one przedmiotem zmian, na co wskazuje doświadczenie wielu innych krajów. Korzystnie można ocenić jedynie zmiany dostępności do kredytów oraz handlu międzynarodowego. Wprawdzie sytuacja 2006-2010 uległa poprawie, niemniej jednak na tle innych krajów Polska w dalszym ciągu nie może być oceniana jako kraj przyjazny przedsiębiorcom.
W roku 2011 jest to 62 miejsce na 183 kraje. Dla porównania kraje znajdujące się w pobliskim sąsiedztwie geograficznym do Polski plasują się daleko wyżej niż Polska, co jest trochę kompromitujące, na przykład Bułgaria, Węgry, Słowacja, Słowenia. I teraz wnioski z tego, jakie wynikają, dotyczą raportu wolności gospodarczej Erika Szkundejszy. Jego autorzy również zwracają uwagę na wysoki poziom biurokracji, skomplikowane przepisy prawne, podatkowe, utrudniające prowadzenie biznesu w Polsce. Proszę Państwa, ogółem małe i średnie przedsiębiorstwa wytwarzały w tym okresie, czyli w 2012 roku, 67% PKB i stanowiły główną siłę tworzącą miejsca pracy. Można zatem powiedzieć, że to właśnie mali przedsiębiorcy w głównej mierze generowali popyt na pracę. Stanowiła w tym okresie około 70% całkowitego popytu na pracę w przedsiębiorstwach. Rocznik OECD na rok 2011 wskazuje, że Polska pod względem finansów publicznych plasuje się bliżej takich krajów jak Niemcy, Austria, Szwecja, Irlandia, Hiszpania i Grecja. Eksperci OECD wskazują, że Polska jest w najlepszej sytuacji makroekonomicznej spośród wszystkich krajów OECD w dobrej kondycji finansowej. Bardzo przepraszam Pani promocję, że byliśmy zaleźli. Proszę Państwa, ja myślę, że bez dyskusji nie byliśmy. Ja mam taką serdeczną prośbę. Ale ja mam czas, może Państwa występuję w imieniu prezydenta, nie chciałbym nikogo. Myślę, że ogólna wiedza przedsiębiorczości by się nam bardzo przydała. Więc trzeba będę o tym potem mówił, ale byłbym Pan uprzejmy mnie przeszkadzać. Serdecznie proszę. Myślę, że Pan jako przedsiębiorca powinien mieć pełną świadomość. Jak grania żyjemy, co się dzieje. Ja, proszę Państwa, sprawozdanie składam przed prezydentem miasta Krakowa dwa razy w roku. Ale pozwólcie Państwo, że będę kontynuował. Proszę Państwa, z uwagi na to, że nie wszyscy chcą się dowiedzieć, w jakiej jesteśmy sytuacji gospodarczej, ja myślę, że taka edukacja na poziomie samorządu była nam wszystkim bardzo potrzebna. Ponieważ nie da się ukryć, my nie jesteśmy wyspą, na którą nie oddziałuje dzisiejszy kryzys, też dzisiejsza sytuacja. Bank Światowy mówi w sposób jasny i organizacja OECD, że Polska jest najbardziej zbiurokratyzowanym krajem obok Litwy, obok Bułgarii i jeszcze kilku innych krajów. To jest bardzo przykre i to powinniśmy poprawiać. Będę starał się w takim razie skracać tą informację. I proszę Państwa, przechodzimy do bardzo ważnej sprawy. Przechodzimy, proszę Państwa, do pokazania Krakowa na tle przedsiębiorczości, jak wygląda przedsiębiorczość w Krakowie i co tutaj się zmieniło. Postaram się dość szybko Państwu to pokazać. Myślę, że taka forma prezentacji będzie bardzo pouczająca, ponieważ nie kto inny, tylko Rada Miasta bardzo często ma wpływ na działalność gospodarczą, prowadząc prawo lokalne, różnego typu regulacje. A wydaje mi się, że akurat forum Rady Miasta i moje spotkanie z Państwem mogłoby spowodować poważną dyskusję na ten temat i zastanowienie się, co należy robić, żeby zwiększyć przedsiębiorczość, co należy zrobić, żeby poprawić sytuację gospodarczą naszego miasta, która nie jest najlepsza, ale mogła być jeszcze lepsza. I proszę Państwa, ja będę się starał bardzo szybko pokazać Państwu, ponieważ się naprawdę dobrze będzie. Państwo widzicie. Będę tutaj się starał przyspieszać. Ekonomiczne znaczenie Krakowa wzmacniane jest przez potencjał demograficzny regionu, który 100 km od miasta mieszka około 8 milionów ludzi. Stanowi to ogromny potencjał rynek zbytu. Dodatkowym atutem jest 60% mieszkańców naszego miasta to są poniżej 45 roku życia. Niewątpliwie atutem Krakowa jest generalne położenie geograficzne. Państwo macie warunkę, które pracują w podstawowym drogi wojewódzkim i na rzecz, które mają niewątpliwy wpływ na rozwój przedsiębiorczości na Krakowie i naszym regionie. I tu informacja o trakcie lotniczej, który jest zainteresowany, która zajmuje w Polsce drugie miejsce w Krakowie, wzrost
przyjeżdżająca do Krakowa, podlotniczy się modernizuje wielka szkoda, że Kraków posiada tylko 1% potrzeb lotniczych w Walence. Jeżeli chodzi o całą Krakowi, przede wszystkim pomaga. Ogromny kolej pochodzenia interaktywnej, 23 wyższe uczelnie, to jest tam rynek pracy dla absolwentów. Tutaj z tego wynikają też ilość firm outsourcingowych, które w Krakowie działają. Pokażę Państwu, jak to wygląda. Państwo macie zestawienia wszystkie i ile ma studentów. Kraków ma 2206 tysięcy studentów. To jest gigantyczny potencjał i stanowi to bardzo ważny wpływ na naszą gospodarkę miejską i na gospodarkę nieruchomości. W związku z tym tutaj przechodzimy do właśnie firm IT i firm outsourcingowych, które zajmuje pierwsze miejsce w tej chwili, jeżeli chodzi o świat. Zasługa wyższych uczelni, współpraca i zatrudnienie zatrudnienia dla absolwentów tych uczelni. Kraków został oceniony bardzo wysoko jako miasto, w którym można wykorzystać potencjał intelektualny młodych absolwentów uczelni, bardzo dobry wyższy poziom uczelni, a oczywiście ogromne zainteresowanie menadżerów firm outsourcingowych, żeby szybciej mieszkać w Krakowie. Jeżeli chodzi o Kraków, na firmy Polski realizowany w ostatnich latach szeroki program inwestycyjny, lepszą siecią połączeń krajowych i międzynarodowych, lepszą pozycją szkół wyższych praktyków krajowych, bogatszą ofertą kulturalną, lepszą ofertą turystyczną i kulturalną, wielkością aglomeracji. Kraków nie posiada jednak przewagi, pozycja przeciętna w zakresie ilości centrali zagranicznych, poziomu przedsiębiorczości w stałym środowisku. Zajmuje słabą pozycję w zakresie ilości firm z kapitałem zagranicznym, dostępność terenów na rozwoju, rozdrabnione małe zasoby komunalne. Kraków podejmuje w ostatnich latach wiele działań zmierzających do poprawy jakości infrastruktury transportowej i komunalnej. Korzystne warunki lokalizacji inwestycji, takie jak nowoczesna infrastruktura techniczna, drogi komunikacja, budynki są niezbędne, ale uważane obecnie za oczywiste. Natomiast atrakcyjność miasta jako miejsca lokalizacji inwestycji innowacyjnych, branż gospodarki i konkurencyjność w tym względzie jest obecnie coraz częściej uzależniona od tak zwanych miękkich czynników lokalizacyjnych, wartość krajobrazowych, środowiskowej atrakcyjności oferty kulturalnej, rekreacyjne miasta, regionu, talentów, jakości życia mieszkańców. I proszę Państwa, przedsiębiorczość w Krakowie w roku 2011 w województwie małopolskim zarejestrowanych było ponad 300 tysięcy podmiotów gospodarczych wpisanych do rejestru Mekan, w tym spółek cywilnych 27357, spółdzielczych 1120, osób fizycznych prowadzących działalność 253184. Z tego wynika, że Małopolska i Kraków głównie opiera się na małych, średnich firmach, a często nawet na firmach mikro. Na co powinniśmy zwracać, bo działalność samorządu to jednak pewne prawo lokalne, które powinno rozwijać ten sektor, a w ten sposób tworzyć miejsca pracy. Liczba podmiotów gospodarczych, to jest bardzo ciekawe, to pokazuje, ile mamy w Krakowie podmiotów gospodarczych i w jakich dziedzinach. Handel, naprawa pojazdów samochodowych czy usługi motoryzacyjne stanowią się przewagę, tak buduje się struktura i często rada miasta i prezydent, samorząd ogólnie mają wpływ, jak kształtować zatrudnienie, mogą pomagać tym firmom i co zrobić, żeby mogły się lepiej w Krakowie rozwijać. Według stanu w końcu czerwca w rejestrze roku figurowało 118 tysięcy podmiotów gospodarki narodowej z siedzibą w Krakowie. W stosunku rocznym liczba zwiększyła się o 2%. I tutaj porównanie miejsce Krakowa na mapie gospodarczej Polski zajmujemy zdecydowanie drugie miejsce i to od już wielu lat po Warszawie, która jest stolicą, mamy mówienia i nie może trudno się do niej porównywać. Na tle innych miast
Kraków pod tym względem wygląda bardzo dobrze. Firmy z terenów Krakowa stanowią 35,1 podmiotów gospodarki na rejonie zainwestowanych w województwie małopolskim. Przed latem 35%. I tutaj też pokazuję miejsce Krakowa, który zajmuje w tym rankingu drugie miejsce, czyli jesteśmy po naszej zdecydowanie ośrodki najmocniejsze. I to też powinniśmy wiedzieć, bo gdy Państwo spotykają się, gdy spotykają się, powinniśmy mieć świadomość, czym jest Kraków, jak zajmuje miejsce na mapie gospodarczej Polski i czym Kraków może zaimponować. Chciałbym też, żeby mieszkańców wytwarzać dumę z tego, że mieszkańców tak prężnie rozwijają się na środku ulicy. Przedsiębiorczość w Krakowie. Tu mamy liczbę podmiotów gospodarki narodowej na 100 mieszkańców. Mimo, że zostaniemy liczbami na koniec roku 2011 prawie zaraźli na drugie miejsce, to przeliczeniu liczby podmiotów na 1000 mieszkańców naszego miasta nie wpadło na tak dobrze, więc firm zainwestowanych było w Warszawie, Poznaniu, Wrocławiu, było tych 11. Sektor prywatny obejmuje 116,6 tysiąca jednostek, to jest 98,8 ogółów podmiotów gospodarczych. To pokazuje, że Kraków i jego firmy są właściwie w 100% prywatne, co jest bardzo dużym sukcesem tych ostatnich 20 lat. Teraz w stanicy Krakowie działa pierwszy projekt 2012 firm Mikro. To jest bardzo ważne moim zdaniem dla Państwa informacja, jakby podejmujecie pewne decyzje i podejmujecie pewne kroki, aby mieć świadomość, że nie kto inny, tylko to małe i średnie firmy utrzymują prawdę z miasta, utrzymują rynek pracy i powinny być moim zdaniem zauważone w sposób zdecydowany i podejmując różne decyzje ograniczające działalność gospodarczą, trzeba to mocno brać pod uwagę, bo to jest główna dźwignia rozwoju naszego miasta. Tutaj jest pokazana ilość firm makro, mikro. Firmy mikro to zatrudniające do 9 pracowników i one ich ilość stale rośnie. Podczas gdy inne firmy inaczej zorganizowane jednak się zmniejszają albo utrzymują na potrzeby. Teraz w przypadku firm małych i średnich liczba przeciągów nadal jest malarna. I to jest niepokojące i trzeba sobie uzmysłowić, że między innymi nasze działania samorządów powinny dzisiaj działać w kierunku, aby pobudzić do przedsiębiorczość do życia, żeby likwidować jak największą ilość barier, która może ograniczać tę przedsiębiorczość. A poza tym normalnie może przeszkadzać często firmom, bo one nie wymagają nadmiernej opieki, one najmniej się stosunkowo upominają o swoje prawa, a tak naprawdę utrzymują nasze miasto i cały rynek. Tutaj pokazujemy ilość osób zatrudnionych w sektorach, jeżeli chodzi o Kraków, charakterystyką, to jest bardzo ważne moim zdaniem dane, głównie zatrudnienie jest handel, naprawy pojazdów samochodowych, 28,920 osób jest zatrudnionych. Jeżeli chodzi o działalność profesjonalną, bankową, techniczną, to się mocno rozwija, jest 15,532 tysiące. Budownictwo zmalało. Było 14, w tej chwili jest 10,838. To jest dość niebezpieczny trend, ale kryzys dotyka nie wyłącznie cały świat i Polski, ale Kraków też. W przemyśle zatrudniony jest 9,262 osoby. Państwo gospodarka magazynowa 7,803. Po chwilę się trzeba zatrzymać, więc to się zaczyna mocno rozwijać i Kraków nadrabia jakby pewne pewne zaszłości, które tak nie rozwijał się, jeżeli chodzi o centra logistyczne, zbyt dynamicznie teraz sytuacja ulega zmianie i jest duże zapotrzebowanie na rynku gotowości na ten typ działalności. To może na wynagrodzenie chciałem pokazać, jak wygląda w sektorze przedsiębiorstw. Było 4,5 roku, większe niż 2,8 roku. Wyniosło 3763 zł brutto, co stanowiło 112% średniej płacy w województwie.
nie jest stanie wierzyć w Polsce, ale przez to też wzrasta konkurencyjność platformy. Tu może się, to pokazuje w jakich dziedzinach, jakie jest wynagrodzenie, jeżeli ktoś z Państwa chciałby to zobaczyć, to jest dość interesujące. To jest przeciętne miesięczne wynagrodzenie brutto wyższym średnia dla województwa notowanego w sekcjach informacja i komunikacja. Tutaj wysokie krańskie górnice wydobywanie 5000. I to pokazuje jak wygląda Kraków na tle tych innych miast, gdzie się sytuuje. No, jak widać, wiecie Państwo, Warszawa jest tutaj zdecydowanie liderem. Kraków jest w tym wypadku na czwartym miejscu. I jest podział na dziedziny gospodarcze, jakie te zarobki są i jak one się kształtują. W pierwszym półroczu bieżącego roku wyniki finansowe badanych przedsiębiorstw 548 podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, których liczba pracujących wynosiła 50 i więcej osób. Poza przedsiębiorstwami w branży rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa, rybactwa, działalności finansowej ubezpieczeniowej były lepsze do uzyskania w analitycznym okresie 2011. To jest bardzo ciekawe, bo na kryzys. Przychody stały kształtu działalności wzrosły o 7,7%, natomiast koszty ich uzyskania o 7,4%, co znalazło odzwierciedlenie poprawy wskaźnika poziomu kosztów. Z 95 do 7 w pierwszym półroczu 2011 do 95%. Rynek pracy. W pierwszym półroczu przeciętne zatrudnienie w sektorze przedsiębiorstw, i to wydaje mi się jest bardzo ważne, wyniosło 260 tysiąca osób, tym samym wzrosło o 2,6 w ujęciu rocznym, przed rokiem wzrosło o 3%. W sektorze prywatnym zatrudnionych było 194 tysiące osób, to jest 94,2 w ogóle ogółu. W sektorze tym przeciętnie zatrudnienie wzrosło o 3,3%. To pokazuje w jakiś sposób jednak sektor prywatny, szczególnie baza średnich małych firm, potrafi reagować na kryzys, w jakiś sposób potrafi jednak mimo wszystko zwiększać zatrudnienie, a w jakiś sposób się też rozwijać. To są dane Krakowskie. Tu chciałem pokazać, ile jest, jak wygląda kwestia rozwojowa, gdybyście Państwo rzucili okiem, bo wydaje mi się, że często decydując o czymś rozmawiając, dobrze by było, żebyśmy mieli jasną sytuację i wiedzę, jak ono się kształtowało, a ono jest ciągle związane z przedsiębiorczością, z aktywnością podmiotów gospodarczych działających w Krakowie. Teraz tutaj jest, jak kształtuje się bezrobocie, w jakich grupach wiekowych i jak się zwiększa, jaka jest dynamika. To jest bardzo przykre, ale głównie niestety to bezrobocie dotyka ludzi najmocniej, jest niebezpieczne. 25-34 lata, 6,6 tysiąca osób, to jest 30% ogółu. W wieku 45-54, 4,6 to jest 21 i w wieku 55 lat 23%. Także w wieku 35-44, 19,5. To jest niepokojące, ale mimo wszystko Kraków na tle innych miast zjawi się, jeżeli chodzi o bezrobocie, póki co bardzo przyzwoicie. My nie mamy jeszcze kryzys nas tak mocno nie dosięgnął, ale prognozy są niestety trochę bardziej niepokojące. I właśnie do pierwszych półroczy tego roku Wielkopolskiego Urzędu Pracy w Krakowie wpłynęło 9,1 tysiąca osób pracy, czyli o 12,6 więcej niż w analitycznym okresie ubiegłego roku. W końcu czerwca Wielkopolski Urząd Pracy w Krakowie dysponował 2000 wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej. I Państwo widzicie, że tych ofert jest mniej o 16,3%. To jest niepokojące i na tym powinniśmy wspólnie pracować. Może już struktury bezrobotnych to szczegółowo nie będę omawiał, jeżeli Państwo chcecie, żeby to jest bardzo proszę.
Teraz jak kształtuje się w drugiej kwartale 2012 stopa bezrobocia zarejestrowanego w stosunku do marca? Wzrosła tylko w Rzeszowie, ale w pozostałych miastach spadła. Poznaniu wskaźnik w ten wzrost nawet 3,9. Łączny poziom bezrobocia otrzymał się na poziomie liczby 2%. W Polsce na koniec czerwca stopa bezrobocia wyniosła 12,4%, w Małopolsce 10,5%, Krakowie 5,3%. To jest bardzo dobry wynik na tle innych miast. Co prawda zajmują nieco dopiero czwarte miejsce, ale duże miasta dobrze sobie dają radę, jeżeli chodzi o problem bezrobocia i ludzi pozostających poza pracą. Razem z krakowskim zbudem Kraków, po turystyka i to mamy szczęście, że akurat żyjemy w takim mieście, które nie zostało zniszczone, które ma ogromną ofertę turystyczną, ale trzeba stale syf o turystyce krakowskiej, myślę, że to jest bardzo ważna dziedzina, jedna z najważniejszych, która charakteryzuje i wyróżnia nasze miasto na terenie. To jest według danych wstępnych w pierwszym półroczu z turystycznych obiektów nocowego Krakowa skorzystało 800. To są dane, ja może nie będę starał się pamiętać, rzucajcie Państwo na to o tym, będę starał się przyspieszać. Tu ilość hoteli, jakie mamy, jakie kategorii, bo Kraków turystyką stoi. Ostatnie mistrzostwa świata w piłce nożnej spowodowało, że tych hoteli przybyło jeszcze więcej. Tu jest pokazane, ile osób na jak długo pracuje w Krakowie, jak się zatrzymuje. Szacunkowa liczba turystów w Krakowie, to może być interesujące. Turyści ogólne to jest 6 550 000, turyści krajowych 104,5, zagraniczni 2 050 000. Szacunkowa liczba gości odwiedzających Kraków to jest 8 600 000. I tu zdecydowanie prowadzimy w całej Polsce, żadne inne miasto w naszym kraju takim cyframi może się porównywać, a z tego też wynika dobra sytuacja, w miarę dobra sytuacja na rynku pracy i jeżeli chodzi o bezrobocie, to ten sektor zatrudnia też ogromną uwięźliwość. Znaczy, przepraszam, tylko kwestię formalnej. Brzmi pod tytułem informacja pana Jana Polskiego, pełnomocnika prezydenta miasta Krakowa do spraw przedsiębiorczości na temat zakresu działalności i zadań realizowanych przez pana pełnomocnika. Prosiłbym, żeby, że tak powiem, zapisy punktu, który... Ja, czy pan przewodniczący pozwoli, że też powiem, może? Przede wszystkim jest taka sytuacja. Ja korzystam też z mojego wystąpienia na dzień dzisiejszy, żeby pokazać Państwu, na czym się zajmujemy, czym powinniśmy się zajmować, jakie wnioski powinniśmy z tego wyciągnąć. Stąd dzisiaj powiem, że jest przedsiębiorczości, jak się miały Kraków na Lekosu, jak się Kraków miały na różnych dziedzinach. Wydaje mi się, że z tego wynika właściwie działalność samorządu krakowskiego, a w tym nie jako pełnomocnika. I dlatego chciałem do Państwa do dzisiejszego pytać. Ja myślę, że to jest materiał też na dużą konferencję. Wędrę z Państwem, byśmy mieszkańcy powinni moim odczuciu mieć świadomość, że nie żyje się z czystego powietrza i w pełnych logistycznych, bardzo głośnych grup, tylko to grupa przedsiębiorców utrzymuje nasze miasto i go zmienia. Myślę, że taka świadomość jest bardzo ważna, i stąd pozwoliłem sobie dzisiaj na ten temat Państwa porozmawiać. Ja będę w pracy. Chociaż prosiłbym do jakby punktu. Ale ja tłumaczyłem panu przewodniczącemu, ale ja może potem przewodniczącemu. Prosiłbym, żeby Państwo pozwolili się wypowiedzieć i będzie mi bardzo miło, będę zaszczycony. Dziękuję. Kryterium geograficzne to przejdziemy dalej. Główne przyjazdy to jest dlaczego ludzie przyjeżdżają do Krakowa, priorytety rozwoju polskich i Krakowie zostały sformułowane. Nowoczesna infrastruktura turystyczna, wysoka jakość krakowskiej turystyki. Wykwalifikowane kadry turystyczne, proponowane do wymagania popytu, potrzeb turystycznych, na presję na rzecz rozwoju turystyki. Cel szczegółowy, może nie będę tego omawiał, w każdym razie turystyka zajmuje w naszym. Jeżeli chodzi o Kraków, jedno z głównych miejsc. Mamy to szczęście, że tutaj żyjemy i tak miasto wygląda. Może przejdę już do następnych działów.
budownicy. To jest bardzo interesujące, bo Kraków był kiedyś głównym ośrodkiem, jeżeli chodzi o budownictwo, produkcja, sprzedana budownica w okresie styczniu-czerwca w bieżącej roku osiągnęła 3089 milionów złotych, co oznacza, że obniżyła się o 12,7%. To jest niebezpieczna rzecz, na to chciałbym Państwu zwrócić uwagę, że jeżeli chodzi o naszą gospodarkę, ta dziedzina zaczyna znajdować się w trudnej sytuacji. Kryzys światowy, kryzys w Polsce, ale to jest też dziedzina, która miała największe zatrudnienie do dnia dzisiejszego. Produkcja budowlana montażowa zwiększyła się w skali roku o 2,6%. To jest jakiś interesująca sprawa. Przejdziemy może dalej. Przejdziemy poza budownictwem. Tylko, że wchodzimy też w zakres moich obowiązków. Chodzi o plan zagospodarowania przestrzennego, ponieważ w zarządzeniu pana prezydenta jestem upoważniony do monitorowania planów zagospodarowania i sporządzania i opiniowania tych planów uczestniczy. Trzeba powiedzieć, że w ostatnim okresie bardzo się sytuacja poprawiła, tutaj moim zdaniem dobra praca biura planowania i plany w Krakowie przyspieszyły, co jest bardzo ciekawe i interesujące i tu chciałem Państwu pokazać, jak te plany zagospodarowania przestrzennego, ile było, ile jest. Nie będę pomagał Państwu się w tym zapewnić. W pierwszym półroczu 2012 okazało się 12 zarządzeń prezydenta miasta Krakowa dotyczące rozpatrzenia uwag do 12 projektów miejscowych planów. To ogólne rozpatrzenie polega 647 uwag, z czego 428 dotyczyło projektów planów na obszarze 28. I proszę Państwa, jeśli chodzi o moje sprawozdanie w tym punkcie, każdy plan uczestniczy przy jego sporządzaniu, przy jego opiniowaniu i podczas wyłożeń wewnętrznych i dyskusji na temat planu. Prezydent otrzymuje też ode mnie stosowne opinie. To jest jedna z działań, które bezpośrednio podejmuje. Proszę Państwa, partnerstwo budowlane publiczne. Zdrowie, gdy nie ma budżet miasta, znajduje się dość trudny w sytuacji. Co prawda coraz większa, ale dynamika wzrostu jest mniejsza. Partnerstwo publiczne może stanowić szansę i jest szansą dla pobudzenia gospodarki w naszym mieście. I jest parę pomysłów, które miasto skierowało, że można by było inwestować, tworzyć nowe inwestycje w wyniku partnerstwa publiczno-prywatnego. Ja bym Państwu szybko przedstawił, nie będę komentował, bo wydaje mi się, że nie. To jest chyba najciekawsza sprawa, bo myśmy na pewno sprawę jeszcze nie wykorzystali. Przeciwnicy do innych miast, partnerstwie prywatno-publicznym budowa mieszkań komunalnych, mieszkań socjalnych i wydaje mi się, że to jest dziedzina, którą powinniśmy tutaj mocniej rozwijać jako miasto i w tym i w to się mocno zaangażować. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o rynek nieruchomości, no wiadomo, że kryzys spowoduje, że rynek nieruchomości w tej chwili jest dość trudny, ale niemniej jednak Kraków rozwija się w jednej branży bardzo mocno, jeżeli chodzi o budowanie powierzchni biurowych.
Dzisiaj stanowiłem po Warszawie zdecydowanie duże miejsce. Biurowcy ciągle przybywają, ciągle jest na nie zapotrzebowanie. To świadczy, jak Charków i miasto jest postrzegane przez wielkie globalne firmy, bo to właśnie ta firma była sercyjnowa, trzeba porozmawiać, jak to się dzieje, że one na naszym rynku zajmują coraz lepsze miejsce i tych powierzchni biurowych jest więcej, a w ślad za tym miejsc pracy. I co najważniejsze, absolwenci wyższych uczelni w Krakowie znajdują tam swoje miejsce. Chciałem pokazać, jak wygląda wzrost tych powierzchni biurowych. Proszę rzucić okiem, bo to się zmienia i tu jesteśmy coraz lepsi, mieliśmy duże opóźnienie, ale będziemy w kierunku zdecydowanie lepszy. I na koniec 2011 roku w Kraków przekroczył 434 tysiące metrów kwadratowych powierzchni biurowych. One ciągle powstają. To są te, które będą w trakcie w najbliższym czasie zakończone, które stworzą znowu nowe powierzchnie, a przykład za tym miejsca pracy. I co jest ciekawe, bo dotychczas byliśmy jako miasto bardzo opóźnieni, jeżeli chodzi o inwestycje magazynowe, o centra logistyczne. W tej chwili w Krakowie zwiększają się powierzchnie, zwiększa zapotrzebowanie na te powierzchnie i aktywność w tym kierunku jest coraz większa. Wielka prośba do Państwa w tych sprawach, patrząc na plany opracowujące szczególnie przy węzłach komunikacyjnych, zwróćcie uwagę, że jest na to zapotrzebowanie, taka działalność powinna być opracowana poza centrami miast i chciałbym, żebyście Państwo na to zwracali uwagę i pomyśleli o tej dziedzinie, która jednak według wszystkich danych powinna się rozwijać i jest na to zapotrzebowanie. Tutaj pokazuję Państwu powierzchnie handlowe, jak wyglądają w Krakowie. Krakowie jest na czwartym miejscu, jeżeli chodzi o powierzchnię w Polsce. Ciągle jest zapotrzebowanie, ciągle się rozwija. I co jest z Kraków wyłożone? Kraków jest platformą współpracy nauki, biznesu i samorządu. Przykładem działań są wyprodukowane sieci takiej współpracy, są klastry. I tutaj chciałbym pokazać, jak to się dzieje, jak one się rozwijają, jakie są. I tu jest doskonała działalność i uczelni, i miasta, które stymuluje województwa. I tu jest, chciałbym pokazać, jak się to dzieje. Nie będę komentował, bo nie chcę przedłużać, Państwo sobie rzucajcie o tym, jeżeli jesteście zainteresowani. To jest to, o czym już mówiłem. Chodzi o współpracę z uczelniami, chodzi o wykorzystanie absolwentów i działania metropolitalne Krakowa na cały region, jeżeli chodzi o miejsca pracy, rozwój nowych technologii i współpraca z uczelniami. Strefa specjalna ekonomiczna. Małopolski Park Technologii Informacyjnych. Smart City. Wojewódzkich Współpracy Naukowo-Wdrożeniowej, Centrum Zaawansowanych Technologii. Proszę Państwa, krakowski program wspierania przedsiębiorczości i rozwoju gospodarczego miasta, to jest udział Rady Miasta i Samorządu Krakowskiego. Rok 2010 funkcjonował program wspierania rozwoju małych i średnich przedsiębiorczości w Krakowie. Został przyjęty uchwałą Rady Miasta z dnia 30 sierpnia 2006. Przygotowaniu tego dokumentu współpracowały
a dalszą część no, zmiany w tej sprawie przeprowadzają samodzielnie, wspólnie z radą poprzedniej kadencji. Ja nie będę Państwu tego czytał, chyba że Państwo byście chcieli, jest to nasz projekt plan, program wspierania przedsiębiorczości. Prosiłbym, żebyście Państwo rzucili i sobie przypomnieli, w jakich dziedzinach i dlaczego robiliśmy takie zadanie, co z tego wynika. Proszę Państwa, jeżeli chodzi o miejskie punkty informacji gospodarczej, stanowisko informacje o Funduszu Europejskim dla przedsiębiorców, usług przedsiębiorców. Niestety on w tej chwili mocno jest ograniczony. Rejestrujemy teraz firmy w centralnym rejestrze. Niestety wycofują się tutaj, a byliśmy kiedyś prekursorami w tej dziedzinie, ZUS i Urzędy Skarbowe. Szkoda, ale ten punkt zaistniał jako pierwszy w Polsce i spełniał bardzo dobrą rolę. Mieliśmy tutaj doskonałe wyniki, ale działa w dalszym ciągu, tylko jest ze względów ustawodawczych ma już mniejsze zadania. Proszę Państwa, działania promocyjne, przygotowanie organizacji udziału prekalowym na międzynarodowych targach. Obsługa inwestorów, organizowanie portu grup inwestorów. No bo wydaje mi się, promocja naszego miasta w tych dziedzinach jest bezwzględnie niezbędna i współpraca z jednostkami naukowo-badawczymi, uczelniami wyższymi w ramach porozumienia. To odbywa się cały czas. Ostatnio nawet się zwiększyła, powiedziałbym, aktywność, bo było też taki, że ta aktywność była mniejsza. Niestety ten program nie działa najlepiej, wręcz można powiedzieć, bardzo mała ilość przedsiębiorców z niego korzysta. Można byłoby się zastanowić, czy nie przyczyną jest to, że podmioty gospodarcze i przedsiębiorcy już nie chcą mieć następnych instytucji, które je kontrolują. Polska należy w ogóle dzisiaj do rekordzistów, jeżeli chodzi o ilość kontroli instytucji kontrolujących, w tym wypadku jednak ten program działa bardzo słabo. I proszę Państwa, teraz parę uwag i na zakończenie. Proszę Państwa, samorząd miasta Krakowa, Rada Miasta ma wpływ jednak na pewno na rozwój gospodarczy, na przedsiębiorczość. Ja przestrzegałbym nad nadmiernym uspokojeniem ruchu w centrum miasta. Ja wiem, że grupy ekologów, grupy konserwatorów zawodów są bardzo wpływowe. Niemniej jednak miasto żyje z podatków jego mieszkańców i pewne regulacje, które udało się nam w cudzysłowie przeprowadzić, regulacje na ulicy Głównej, Zwierzchnickiej, Karnacki, Karnackiej, zmniejszyła w ogóle zainteresowanie tej ulicy. Te ulice stają się martwe. Nie ma parkingu, nie ma możliwości zatrzymywania się, więc to jest taki przykład, moim zdaniem, w jakim kierunku nie należałoby iść. Bo w kryzysie i w trudnej sytuacji powinniśmy na to, tworząc prawo lokalne, bardzo zwracać uwagę. Proszę Państwa, ja byłem miastem takim typowym, który kiedyś było miastem, które no, było miastem nie wyłącznie turystycznym, ale świetnie rozwijającym, była Florencja. Dzisiaj z Florencji zrobiono skansen. Młodzi ludzie uciekają z Florencji, ponieważ jest to miasto wyłącznie dla turystów, a zupełnie nie podejmują żadnych ani zatrudnienia, ani nie studiują, obniża to się poziom uczelni, wyjeżdżają do regionu, ponieważ to miasto żyje i jest inne. Nie, to jest przykład, w jakim kierunku moim zdaniem nie powinno się iść. I tutaj parę miłych słów o parku kulturowym, który Rada zafundowała mieszkańcom. Ja przyznam się, byłem temu przeciwny, ponieważ uważałem, że regulacje dotyczące likwidacji reklam i stworzenia
zgadzało się, że to trzeba zrobić, ale ta kulturowa ustawa jest najbardziej moim zdaniem ustawą policyjną, która wkracza bardzo mocno we własność. I to radna świadomie podejmowała takie decyzje. Ja mam prośbę, że gdy będziecie Państwo mówili, że taki projekt jest do powiększenia parku kulturowego, jeżeli chodzi o Kazimierz, byłoby miło, gdybyście Państwo zbadali doświadczenia, jakie zostały, co ten park stworzy w strefie ścisłego centrum, nim Państwo podejmiecie decyzję, jak go rozszerzać. Ta ustawa wchodzi nie wyłącznie, nie reguluje wyłącznie reklam punktów handlowych, ale ona też wchodzi, ogranicza bardzo mocno własność, ogranicza możliwości podziału mieszkań. Wchodzi w bardzo takie szczegółowe. Ja dzisiaj powiem Państwu, że wielu kolegów z rady, ponieważ mam tutaj dużo przyjaciół i kolegów, przychodzą do mnie i mówią, jak mogliśmy coś takiego uchwalić. Ja bym proponował, żebyście Państwo się nad tym zastanowili, bo albo mówią, nie głosowaliśmy za tym, ale przyjęliśmy plan Starego Miasta. No, głosowanie to było w poprzedniej kadencji, ale przyjęcie planu dla Starego Miasta uruchamiało automatycznie tą uchwałę, która moim zdaniem ingeruje bardzo mocno w wolność gospodarczą, działalność gospodarczą i prosiłbym, żebyście Państwo się nad tym czasami zastanawiali, bo my żyjemy jednak, jak pokazały wszystkie dane, 80% Kraków to są średnie małe firmy, 90% zatrudnienia to też średnie i małe firmy. My bardzo często czytamy, proszę Państwa, o firmach globalnych, one świetne są marki Benigową, ale tak naprawdę tkanka, która kształtuje miasto, która utrzymuje nas i Radę Miasta, i samorząd krakowski, i daje rozwój temu miastu, to właśnie małe i średnie firmy. Chciałbym, gdy Państwo podejmujecie pewne decyzje, tam gdzie macie oczywiście na to wpływ, uwzględniają te firmy i brały je pod uwagę jako ważnego partnera, nie wiem czy nie najważniejszego. Jakoś, jak ustalamy często prawie, to takiej brakuje mi dyskusji z przedsiębiorcami, plan miejscowego, a jednak też w decydujący sposób mają wpływ na działalność gospodarczą miasta. Ulegamy często wpływu mieszkańców chcących uspokojenia miasta, to jest niepokój ostatnio. Rady dzielnic są tutaj bardzo aktywne, o 22 spokój. Jeżeli uspokoimy miasto nadmiernie, uśpimy je, to stanie się być może coś tak bardzo niedobrego jak dzisiaj Florencja. Piękne miasto do zwiedzania skałcy, ale miasto ludzi nie żywych. Poza tym myślę, że każdą miasta bardzo ważną to są studenci, ludzie, którzy tu przyjeżdżają, ludzie, którzy chcą tutaj mieszkać. Dlatego, że jest ruch, jest aktywność. Jeżeli uspokoimy miasto, proszę Państwa, działalność gospodarcza będzie w dużo gorszej sytuacji, a czasami samorząd ma na to wpływ i prosiłbym, żebyście Państwo wyrażali często opinię środowisk chroniących przyrodę, tam gdzie to jest możliwe, środowisk konserwatorium zabytku i wzięli pod uwagę też zdrowy rozsądek i przedsiębiorczość, tak gdzie oczywiście na to macie wpływ. A są takie dziedziny, gdzie rada może podejmować takie decyzje. Widać, jak możemy oddziaływać na rozwój działalności gospodarczej. To jest na przykład przykład płatki Bernatki. Tylko płatka przez Wisłę zaktywizowała podwórze. To jest akurat bardzo dobry kierunek. I uważam, że w ten sposób powinniśmy rozwijać nasze miasto, tworzyć dostępność, budować drogi i to jest bardzo słuszne. Ja myślę, że mu głosu nie ma. Czy wszystkie tworzymy sobie dzień do końca? No już tak, ale ja bardzo przepraszam, nie miałem ograniczonego czasu, więc przygoda kończy. I tak pani przewodnicząca starałem się naprawdę skończyć, to byłoby, no, przygotowałem się na zdecydowanie dłuższe. I trzeba chronić też branżę chronioną i tu chcę podziękować Radzie Miasta i byłem przewodniczący Komisji Gminy i Rozwoju przez trzy kadencje. Miałem okazję zapoczątkować ochronę pewnych dziedzin. Cieszę się, że dzisiaj Państwo to szczęście. Chronić się dalej, ponieważ akurat te nowe
firmy rodzinne, tak zwane SUR miasta, powodują odróżnienie naszego miasta od innych regionów. Poza tym one stanowią nasze korzenie w rozwoju przedsiębiorczości i te branże mogłyby zaniknąć i prosiłbym, żebyście Państwo to być możecie. Ja opiniuję też te projekty i wysyłam do Pana Prezydenta też moje opinie w tej sprawie. Chciałbym, żeby Komisja Stosowna Wydrzeżowa stosowała dalej. I proszę Państwa, główne założenie, nadmiar regulacji prawnych i regulujemy przedsiębiorcom już wszystko. Próbujmy się jednak ograniczać, bo przedsiębiorczość to jest wolność gospodarcza. Nie próbujmy stworzyć zbyt dużo reguł, zbyt dużo zasad. Często, które potem musimy zmieniać, a sama procedura zmian trwa bardzo długo. My długo uchwalamy pewne uchwały, a potem, żeby je zmienić, potrzebne jest prawne o tyle samo czasu, powinniśmy w tyle samo czasu, co do uchwalenia. Proszę Państwa, mam nadzieję, że jeszcze dwie rzeczy zmienią obraz miasta i poprawią jego przedsiębiorczość. To jest centrum kongresowe, turystyka kongresowa. Wydaje mi się, że jest to gigantycznie ważna inwestycja i tu wielkie słowa podziękowania dla Państwa za zrozumienie tych projektów, które Pan Prezydent przedstawił. Centrum kongresowe w ogóle może zmienić jakość turystyki krakowskiej. Budowa hali wielofunkcyjnej powoduje to, że rozwój też nastąpi. To będzie też możliwość organizowania gigantycznych, wielkich imprez kulturalnych, sportowych w naszym mieście. I proszę Państwa, wielki apel o pomoc. Ja bardzo chcę współpracować z Komisją. Wiele razy byłem zapraszany przez Komisję Mienia i Rozwoju Gospodarczego. Zawsze się zjawiałem i chciałbym, żeby ta współpraca była może bardziej ścisła, a chciałbym, żebyście Państwo też brali pod uwagę, może to moje długie wystąpienie, ale ono polegało na, chodziło, żeby pokazać Państwu, jaką strukturę mamy przedsiębiorczości w Krakowie, często jakie nasze akty prawne, czyli uchwały Rady Miasta mają wpływ na działalność gospodarczą i w jaki sposób, proszę Państwa, trzeba się często opierać populizmowi, bo taki występuje. I jak tych reguł tworzyć mniej, jeśli nie tworzyć, to takie, które możemy łatwiej dostosować do bieżącej sytuacji gospodarczej. Jak mówiłem, procedury likwidacji pewnych dokumentów prawnych trwają tyle samo, tak długo, jak ich stosowanie. Dziękuję. Bardzo dziękuję. Szanowni Państwo, przypominam treść wystąpienia Pana Pełnomocnika. To ma być informacja dotycząca zakresu działalności i zadań realizowanych przez Pełnomocnika. Szanowni Państwo, to, że tak powiem, współpracuje z faktem, że tydzień będzie Światowym Tygodniem Przedsiębiorczości. I bardzo dziękuję Panu Pełnomocnikowi, że przypomniał nam sytuację przedsiębiorczości w Polsce i w Krakowie.